Cześć dziewczyny! Mamy dla Was dzisiaj ulubieńców. Będą to ulubieńcy ostatnich miesięcy, bo nie możemy jakoś, nie mamy czasu trzymać się stricte tych miesięcznych ulubieńców, więc to będą ulubieńcy października i listopada. Listopada tak naprawdę. Więc tak, ja mam pierwszy mój produkt, to jest odżywka firmy Balea. Kupiłam ją w Czechach na wycieczce w Pradze i jedna z widzek poleciła mi, żebym koniecznie kupiła produkty tej firmy. To jest z DM, to jest skrót, to jest Drogeria Market, to jest taka sieciówka, ona jest ogólnie niemiecka, ale wiem, że swoje sklepy mają w Austrii, Czechach, na Słowacji, Rumunii i Chorwacji, z tego co sprawdzałam. Ta odżywka kosztowała około na nasze polskie 10 zł. Tam kilka koron tych czeskich i tak, ja sobie wybrałam odżywkę do włosów kręconych, bo moje naturalne włosy są kręcone i powiem Wam, że użyłam ją od miesiąca, potem wróciłam, jest naprawdę świetna. Ona świetnie nawilża, nadaje objętość, genialnie po niej się rozczesuje włosy, naprawdę grzybykiem przyjeżdżam i po prostu bez żadnych kołtunów. Super się ładnie włosy układają, pięknie pachną i są takie nawilżone, takie błyszczące. Także za 10 zł, jeżeli ktoś będzie w tych państwach, które wcześniej wymieniłam, naprawdę polecam przejść się i kupić. W tej samej firmy jeszcze kupiłam szampon, maskę i balsamy i kupiłam wszystkich po kolei tą firmą i naprawdę polecam. Ktoś mi go polecił, mogę dalej przekazać. Tak, tak. Dostałam też odżywkę do włosów i jestem zachwycona, bo produkty są naprawdę za tą cenę i naprawdę super. Tak, to masz rację. Okej, u mnie z pielęgnacji to będą trzy rzeczy właściwie. Pierwsza rzecz to jest balsam z firmy Organic. To jest balsam akurat do ciała z masłem shi żurawina. Odżywia, nawilża, wygładza. To jest balsam, po który, słuchajcie, ja sięgnęłam z racji tego, że jest zimno i ogrzewanie i strasznie mam wysuszoną skórę. To jest balsam, który niesamowicie pachnie. Czad. To jest tak piękna żurawina. To jest masło, czyli on ma twardą formę, musimy rozgrać go palcem tutaj. Jest to dosyć tłusty produkt, on zostawia taką tłustą powłokę na skórze, ale ja wskakuję w piżamę, smaruję się tym wcześniej, zanim wskoczę w piżamy i tak śpię. I mam super nawilżoną skórę, także tłustych produktów, ale teraz jak już jest zima, przychodzi grudzień praktycznie zapasem, to stwierdziłam, że spróbuję tego produktu, jest bardzo dobry i używałam go praktycznie co drugi dzień przez te ostatnie miesiące. Ja mam dwa produkty z tych produktów naturalnych. Jeden, ostrożnie pokażę, bo on się strasznie leje. Jest to peeling do ciała firmy Orientana, naturalny peeling z olejkami i to jest lawenda, grapefruit i neem. Jest to olejek, który trzeba wstrząsnąć przed użyciem, teoretycznie, chociaż ja proponuję po otwarciu pogrzebać nim palcem i po prostu wymieszać wszystko, bo tu jest olej i tam są takie płatki naturalne roślinne oleje, super złuszcza na skórę, to jest raz, dwa nawilża i trzy, nie trzeba po nim używać balsamu, jest super nawilżający i ostrzegam, że zostawia taką tłustą warstwę, więc dla osób, które za bardzo tego nie lubią, to się nie sprawdzi. I co mogę jeszcze powiedzieć? Naprawdę jest bardzo wydajny. Jak on pachnie? On jest bardzo mocny, aromatyczny. Czekajcie, ja to otworzę, bo żeby się nie polał, bo on strasznie się leje. Bardzo intensywny. Intensywny, taki troszkę taki pobudzający zmysł, idealny właśnie na jesień, taki, bo to jest taki klimat, to nie jest taki orzeźwiający na przykład jak na lato, to jest taki właśnie idealny na jesień, tak wziąć sobie kąpiel, zrobić sobie spa. I do kompletu masz też coś. I do kompletu mam też masło, tylko na przykład to masło, tak jak wcześniej wspomniałam, jej było takie zbite, twarde moje to jest takie, zobacz sobie, o konsystencji takiej tłustej, z takimi granulkami. On jest bardzo wydajne. Ja go użyłam już prawie od 2 miesięcy i po prostu dosłownie troszkę i super nawilża, to jest raz, dwa i zostawia tą powłokę tłustą, więc dla osób, które nie lubią tego, to też się nie sprawdzi. To jest akurat jest masło shi i olejki do ciała, a olejki do ciała to jest imbir i patchouli, czyli w takich klimatach takich naprawdę jesiennych, relaksujących, super nawilża, polecam na takie suche łokcie, suche, idealne są też na stopy, jak ktoś ma takie zrogowe ciało na skórek, super nawilża i naprawdę polecam. A te dwa produkty, on chyba kosztuje około 1,25 zł, więc można naprawdę zainwestować i super są wydajne, także polecam. Dwie rzeczy u mnie, pierwszą rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest maska, glinka z Organic. Ta glinka była w Glossyboxie październikowym. Słuchajcie, widziałam już, że też o niej wspominała Karolina z kanału Stylizację, gdzie ona, oglądam ją dosyć długo już, ona też ma taką problematyczną cerę jak ja. Słuchajcie, ta glinka, wspominałam już Kasi, że na jej cerze może się nie sprawdzić. Ja mam cerę, tak jak już mówiłam milion razy, tłustą, mieszaną z tendencją do przetłuszczania, taką bardzo zapchaną, wiecie o co chodzi, taką, te pory są zatkane, jest taka naprawdę ciężka, gruba,
Beznadziejna. Beznadziejna. Linka robi, słuchajcie, niesamowicie oczyszcza, niesamowicie odtyka te pory, skóra jest odświeżona, tak jakby odetchnęła na nowo. Przy takiej skórze mieszanej, przy cerze mieszanej, gdzie ona ma tendencję do takiego zapychania, bycia taką twardą, grubą i nieprzyjemną, ta glinka jest naprawdę rewelacyjna. Ja ją używałam, nie używam jej częściej niż raz na tydzień, ponieważ jest to bardzo mocny produkt, tak mi się wydaje. Powiem Wam, że raz przytrzymałam tą maskę i trzymałam ją dłużej niż chyba 10 minut, okropnie mi podrażniła twarz, także trzeba uważać, bo to jest dosyć mocny produkt. W każdym razie ja bardzo lubię glinki, glinki zielone używałam jeszcze za czasów liceum, jak miałam problemy z trądzikiem i ta glinka jest dla mnie rewelacyjna, na pewno kupię opakowanie w słoiczku takie pełnowartościowe w Plazie, u nas w Lublinie jest. To jest koszt około 25, podejrzewam maksymalnie do 30 zł, więc na pewno jak skończę tą, to zaopatrzę się, bo jest rewelacyjna ta glinka. Tylko tak jak mówię, dla cery suchej jestem prawie pewna, że będzie za mocna. Ja muszę powiedzieć, słuchajcie, o produktach teraz kolorowych. Pomadkę, którą teraz mam na ustach, jest to pomadka Bariem, to jest ta pomadka, jest to numer 162. Ja bardzo lubię ciemne pomadki. Jaki jest lepszy czas niż chodzić w ciemnych pomadkach, niż jesień i zima tak naprawdę? No w lecie w takich ustach bym wyglądała, no nie za bardzo. W każdym razie jest to pomadka taka wiśniowo... Wina. Tak, w kolorze wina, bardzo mocno nawilżająca, ale przy tym bardzo długo zostaje na ustach. Te pomadki Bariem, ja już robiłam swatche na blogu, mają tą tendencję, że nawet tak jak mówisz, one zostawiają na skórze, jak zmyjecie już je, nawet płynem jakimś mocnym do demakijażu, zostawiają pigment, który wsiąka Wam usta. Są niesamowicie napigmentowane i bardzo mocno się trochę błyszczy, bardzo ładnie podkreśla biel zębów, także no dla mnie rewelacyjne pomadki, także to jest ulubieniec zdecydowanie. W każdym razie błyszczyk z firmy Flormar, jest to firma włoska i to nie jest polska. Nie polska, Justynka już wie, to jest firma Long, seria Long Wearing, czyli długotrwała pomadka. Rzucałam to zdjęcie ust na Facebooku z tym błyszczykiem, jest bardzo naturalny, one widzicie w opakowaniu, może się wydawać taki strasznie pomarańczowy, ale na ustach daje taki mega naturalny, taki łososiowo-morelowy kolor, gdzie pomalujecie usta i po prostu widać, że te usta są takie zdrowe, takie ładne, błyszczące. Bardzo długo się trzyma, nie klei się. Jeden z moich ulubionych błyszczyków. Ja mam jedną rzecz z kolorówki. Jest to lakier do paznokci, też firmy Berriem. Ten kolor to jest 303 Bright Purple. Cena tego lakieru to około 16 zł i ja mam go teraz na paznokcie. To jest po prostu lakier, który non-stop maluje paznokcie, super się utrzymuje, około tam 3 dni, czasem nawet 4, jeżeli dla mnie za bardzo nie sprzątam w domu i nie zmywam. I naprawdę, w ogóle ta firma Berriem ma super lakiery, naprawdę takie... Jeśli chodzi o kolory. Takie zwariowałam, ja mam jeszcze taki różowy i szary, ale jednak w tym listopadzie najczęściej używam tego koloru, jakoś mi po prostu pasuje. Myślę, że ten różowy sobie bardzo zostawię na takie wiosenne klimaty. Mm-hmm. A szary jakoś tak troszkę mi nie bardzo podpasował, nie wiem, bo ja mam strasznie poniszczoną płytkę paznokcia, na tym szarym wszystko jest uwidocznione, takie nie za bardzo pasuje. Ale ten różowy, fioletowy polecam, naprawdę super. Jak szukacie takich, wiecie, kolorów zwariowanych, oni mają jeszcze lakiery złote, srebrne, takie typowe, jakieś takie brokatowe. Jest mnóstwo tego. Także ja chyba się właśnie zaopatrzę w taki brokatowy, wiesz, i będę palować wszystkie na jeden kolor, a ten serdeczny palec na brokat. Tak ja zrobię. Dobrze, mówimy. Idziemy dalej. Jeszcze jeden produkt, wracając do ciemnych ust. To jest konturówka z firmy Catrice. Kolor to jest Very Berry. I to jest konturówka taka wykręcana. Bardzo ładny kolor, z tym, że ten kolor, słuchajcie, jest bardzo wpadający w fiolet. Śliwkę. Fiolet, śliwkę, ale taką dojrzałą, ciemną śliwkę. Węgielka. Także tutaj mam pomadkę, tu mam tą konturówkę. Bardzo fajna konturówka, niedroga, coś około 14-13 zł w Rossmanie, w Naturze, przepraszam. Bardzo fajna konturówka, tak jak mówię, stosowałam albo duet razem z tą pomadką, albo samą i po prostu malowałam jeszcze na samą górę bezbarwny błyszczyk. Bardzo fajna konturówka. Mamy wspólny produkt, to jest z październikowego Glossy Boxa, który po prostu, o którym musimy powiedzieć. Tak. To jest po prostu chyba najlepszy produkt do włosów, których ostatnio... Słuchajcie, i jest to maska regenerująca włosy bardzo suche i zniszczone. Jest to francuska marka, z tego co widzę tutaj, tak? Rene Future. Tak, to jest maska, która się nazywa Carit. To jest maska dla mnie tak rewelacyjna, że jestem w stanie wydać 155 zł. Oryginalna pojemność kosztuje 150 zł. Boże,
No, to jest zachwyt, tak naprawdę. Ja Wam opowiem Ci. Jest to tak. Mam włosy zniszczone, czyli na przykład takie jak ja, które są po farbowaniu, gdzie codziennie prostuję albo kręcę je. Na włosy zniszczone suche, takie jak u lalki Barbie, ta maska po prostu zdziała cuda i będą jak po prostu włosy z reklamy. Ta maska nakłada się na włosy po myciu. Zostawia się około 5-10 minut. I to jest bardzo istotne, trzeba zostawić, bo ja kiedyś użyłam, po prostu nałożyłam je z kółkami, nie było żadnego efektu. Trzeba potrzymać 5-10 minut, wysuszyć włosy i po prostu włosy tak, są pięknie błyszczące, tak? Można powiedzieć piękne? No, super. Błyszczące, takie jedwabiste, delikatne, takie po prostu zdrowe, jakby po prostu, nie wiem, nowonarodzone. Tak, tak po prostu przejechać sobie palcami. Jak z reklamy te włosy są. I po prostu 150 zł, jeżeli ktoś ma, a ma beznadziejne włosy i już po prostu nie wie, co z nimi zrobić, to będzie ostatnia deska ratunku ta maska. Po prostu jest genialna i to jest hit tego roku. Mam jeszcze ostatnią rzecz tak naprawdę. Ale ma też mam tą rzecz, ale nie pisam tam. Ja opowiem. To jest Sick Makeup i to jest Face, nie, to nie jest Face, tak, to jest Face Form. To jest taki zestaw trzech produktów. Ja mówiłam już bardzo dawno temu, we wrześniu, bo mam jeszcze drugi, poczekaj. Ja Wam zaraz znajdę. Ja mam tutaj drugi jeszcze. To jest Face Contour Kit. Jak widzicie, jestem już naprawdę, dotykam denka w tym zestawie. Tak bardzo go lubię. I to jest, ja mam Color Light. I teraz słuchajcie, ten produkt to jest też również Color Light. To jest to samo, to jest identycznie to samo. Jeżeli pytacie mnie, czy te dwa produkty, bo dostałam ostatnio maila od dziewczyny, czy te dwa produkty to są te same produkty, ja uważam, że tak, że kolory są identyczne tak naprawdę, to jest to samo, tylko w tym zestawie macie jeszcze róż do policzków, a o tym różu muszę powiedzieć, bo jest bardzo fajny. Ja mam go teraz, mam ten zestaw na sobie. Słuchajcie, teraz tak, ten zestaw kosztuje 47 zł około, w zależności gdzie go znajdziecie, na jakiej stronie. Bronzer jest rewelacyjny, bo jest chłodny. Naprawdę, ja Wam wrzucę linka do filmu, gdzie mówię o tych produktach. Ale jeżeli chodzi o róż, to jest przepiękny łososiowy kolor, który tak pięknie się mieni. On, ja uważam, jest idealny i dla blondynek, i dla brunetek. Przepięknie się mieni na taką morelę, łosoś. To jest róż błyszczący, więc jeśli szukacie różu matowego, to nie jest dla Was, ale ma przepiękny kolor, taki błyszczący. On się mieni na morelę, na łosoś, ale naprawdę taki kolor... Z tymi drobinkami złota jest, taką poświatą złotą, nie? Taki kolor, ja uważam, pasuje wielu osobom, zarówno blondynkom i brunetkom. Wszystkie trzy produkty są bardzo napigmentowane, także tym bardziej, że są zamknięte w jednym opakowaniu, więc na wyjazd czy gdziekolwiek indziej. Macie tak naprawdę wszystko tutaj. Macie bronzer, macie rozświetlacz i macie róż do policzków. Trwałość jest niesamowita, pigmentacja jest niesamowita. Jeżeli nie potrzebujecie różu, taki zestaw kosztuje coś około 30 paru. Ten kosztuje 47 do 50 zł, ale no jestem zachwycona. Zobacz, na to jak fajnie wygląda. Bardzo eleganckie opakowanie. Świetna sprawa. To tyle chyba dla tych ulubieńców. Kończymy? Kończymy. Do następnego. Do następnego. Pa, pa. Pa.